Może mikroorganizmów nie, natomiast na pewno coraz więcej jest stosowanych metod enzymatycznych, ponieważ stają się one bardzo popularne. Znaczy można po prostu, odkąd można po prostu kupić dobrze zoptymalizowane enzymy po prostu w sklepie, no to zaczyna to być używane na tej zasadzie się jako czynnik, prawda? No przykładem dobrym są lipazy firmy Novozymes, które po prostu są imobilizowane, bardzo aktywne i można po prostu, komercyjnie są dostępne, można po prostu kupić sobie enzym, wiadomo mniej więcej jak on będzie działać i sprawdzić w swoim właśnie szlaku syntetycznym, taki wpleść taki, prawda, etap syntezy. I to właśnie widać, że chemicy organicy bardzo chętnie sięgają po takie narzędzia, że nawet niespecjalnie znają się czasami na enzymologii, nie są specjalistami, nie, oni po prostu robią szereg syntez i nagle potrzeba właśnie na przykład transesteryfikacji chiralnej NMC selektywnej. No i to właśnie świetny przykład, że biorą po prostu taką lipazę, wrzucają do reaktora. Tutaj akurat szczęśliwie te enzymy działają w takich warunkach no, przyjaznych, w rozpuszczalnikach organicznych, no i one są stosowane. I coraz więcej tych enzymów takich trafia pod strzechy, czyli do laboratoriów, gdzie nie trzeba być specjalnie wykształconym biologiem molekularnym czy chemikiem, enzymologiem, żeby je stosować. No i to jest właśnie fajna sprawa. I myślę, że w miarę postępu one będą coraz bardziej stosowane i jak one, że tak powiem, staną się taką zupełnie klasyczną tradycją, to też one łatwiej przechodzą do przemysłu, prawda? Coraz więcej jest takich prostych sposobów używania enzymów. Natomiast no, jeśli chodzi o mikroorganizmy, to sprawa jest bardziej skomplikowana, chociażby z powodów prawnych. Ja mam właśnie taki przykład z własnego doświadczenia, że nie można łatwo zrobić wdrożenia do firmy, ponieważ w Polsce dość drogie są opłaty za pozwolenie na genetycznie modyfikowane organizmy, prawda? Czyli jeżeli firma chciałaby wykorzystać wynik mojej pracy, genetycznie zmodyfikowany organizm, no to musi najpierw oczywiście Ministerstwo Środowiska uzyskać pozwolenie, następnie opłacić. Te opłaty komercyjne są droższe niż opłaty dla uczelni. No i to rzeczywiście firma musi spełnić warunki techniczne, musi zatrudnić człowieka, który się zna, który odpowiednio dopilnuje, prawda? Udowodni też ministerstwu, że dany organizm nie ucieknie z laboratorium, prawda? Nie przekaże swoich genów odporności antybiotykowej, prawda? No więc to jest trudne. I to z tym wiążą się oczywiście takie trudności, które no, blokują jakby wykorzystanie tych nowoczesnych biotechnologii w przemyśle.